Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ma już nową siedzibę. Na uroczyste otwarcie powstałego w niespełna 2 lata pięknego i nowoczesnego obiektu przybyło około 100 osób. Na wstępie głos zabrał prezes KSWP Marek Mika. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski, starosta konecki Bogdan Soboń i burmistrz Końskich Michał Cichocki. Po symbolicznym przecięciu wstęgi aż przez 7 z najważniejszych obecnych na uroczystości osób i po poświęceniu pomieszczeń dokonano wręczenia statuetek Konik Przedsiębiorczości. W trakcie uroczystości został zaprezentowany film przypominający początki stowarzyszenia oraz historię budowy nowej siedziby.